Dzisiaj chciałem Wam przypomnieć moduł symulacji dynamicznej, dostępny w inwentorze od wielu lat. Czasami o nim zapominamy, a w wielu przypadkach może Wam pomóc do opracowania koncepcji różnego typu mechanizmów. Zobaczmy zresztą, jak to mogłoby działać. Zobaczcie, mam taki tutaj układ przenośników, który mniej więcej będzie działał w ten sposób. Zobaczcie, mam taki element, że jeżeli uruchomię moją symulację, wałki stoczą się tutaj po tej równi pochyłej i zatrzymają się na końcu, a następnie taki element podnoszenia będzie je przekazywał dalej do, nie wiem, do kolejnego etapu procesowania czy przetworzenia przez kolejne elementy, powiedzmy, maszyny czy urządzenia. No, do tego dążymy. W jaki sposób to zdefiniujemy? Zobaczcie, mam tu przygotowany taki troszeczkę oczyszczony, powiedzmy jeszcze startowy układ tego mechanizmu. Zobaczcie, mam tutaj tak, te dwie równie są zafiksowane, nieruchome. Wałek jest zdefiniowany w ten sposób, w jaki sposób musiałem go spozycjonować, tak? Czy go wyrównałem do mniej więcej z jakimś odsunięciem do tej równi. Zdefiniowałem też sobie styczność i zdefiniowałem, są oczywiście te wałki są między sobą też są wyrównane typu wiązaniem typu flash, czyli wyrównanie. Reszta elementów na razie jest, jak widzicie, niezwiązana, a tutaj jakiś jeszcze element mocujący, też go nie uruchomiłem, bo chciałbym, żeby on był w tym momencie nieruchomy. Jeżeli jakiś element ma się u Was nie ruszać, to zróbcie go nieruchomy. Łatwiej, szybciej będziecie mieli tą symulację dynamiczną mogli zdefiniować. No i teraz tak, zobaczcie. W momencie, gdy przechodzę do symulacji dynamicznej, program sam automatycznie konwertuje mi pewne wiązania zespołu na połączenia symulacji dynamicznej. Dlaczego tak się dzieje? Bo zobaczcie, tu mamy zdefiniowaną w opcji funkcjonalność automatycznego przekształcania wiązań w standardowe połączenia. Co to znaczy? To znaczy tak, że jeżeli chciałbym teraz przymocować ten element obrotowo do tego, to jeżeli wejdę do standardowego opcji definiowania wiązań czy połączeń, zobaczcie, ja tu nie będę miał połączenia obrotowego. Program w tym momencie jakby wycina część możliwych połączeń, ponieważ wie, że my będziemy chcieli zastąpić je połączeniami czy wiązaniami zespołu. Co to znaczy? Jeżeli wejdę w wiązania, mogę wybrać, zobaczcie, albo wiązanie typu wstawiające, albo jointy. Jointy, jeżeli korzystacie z symulacji dynamicznej, nawet jointy są bardziej preferowane, ponieważ one odpowiadają bardziej połączeniom, które są dostępne w symulacji dynamicznej. No zobaczcie, wybierzmy sobie opcję obrotową. No i możemy powiedzieć, że ten element ma być wstawiony tutaj. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy już wiązanie prawie zdefiniowane. Jeżeli teraz zatwierdzę, zobaczcie tutaj na liście połączeń, natychmiast pojawi się połączenie typu obrotowego, które jest pochodną, zobaczcie tutaj, tego połączenia typu joint. Teraz tak, jeżeli ja będę chciał, może na razie jeszcze usunę teraz to połączenie, zobaczcie, wiązanie zginęło. Możecie też chcieć, żeby w symulacji dynamicznej pójść troszeczkę pod górę. Ja to zresztą czasami preferuję, tak jak przy bardziej zaawansowanych ustawieniach, jak nabierzecie trochę wprawy, spróbujcie wyłączyć sobie tą automatyczną funkcjonalność przekonwertowania wiązań, bo ona pozwala Wam na większą kontrolę, czyli ręcznie zbudowanie wiązania, lepiej będziecie czuli, co się dzieje. To już bardziej takie ustawienie dla zaawansowanych, ja je preferuję. Przede wszystkim, że program to, zobaczcie, proponuje Wam albo pozostawienie tego, co zostało zdefiniowane, albo usunięcie wszystkiego. Ja, powiedzmy, zakładam, że te wiązania, tu, czy wyrównujące wałki w jednej jakby płaszczyźnie, czy podstawy tych wałków w jednej płaszczyźnie, no, są zdefiniowane dobrze, więc je zostawię, więc mówię tak, chcę, żeby mi zostały, one zostały. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Zamknę to okno dialogowe, teraz wejdę do połączeń. Nagle pojawią mi się połączenia, których wcześniej nie miałem, chociażby połączenie obrotowe. Wcześniej było niedostępne, no a teraz mogę je zdefiniować. I zobaczcie, mogę to połączenie obrotowe zdefiniować dla mojego komponentu. Mogę je robić teraz na tym elemencie, a zresztą zobaczcie, no trochę ciężko mi tutaj zajrzeć, ale mogę zobaczyć, powiedzieć tak, że krawędź cylindryczna z krawędzią cylindryczną drugą musi być zdefiniowana. Teraz tak, no tu musimy zdefiniować też orientację tych połączeń. Zobaczcie, że tu mam osie Z. Jeżeli odwrócę oś Z, zobaczcie, w tym momencie program nam odwróci. Teraz element się spozycjonuje w taki sposób, w jaki zdefiniowane są w danej chwili osie
układów współrzędnych. Jeżeli chcecie któryś z nich zmienić, na przykład oś X, no to wskazujecie daną krawędź, co wam pozwoli szybciej jakby ustalić, czy utrzymać odpowiednie orientacje, czy powiedzmy w tym momencie kąt obrotu tego elementu. Jeżeli ja w tym momencie zamknę okno dialogowe, zobaczcie, że automatycznie program nam wyrównał osie jednego układu współrzędnych i drugiego tych elementów, przez co element w odpowiedni sposób nam tutaj się zamocował. Co nie znaczy, że nie mamy kontroli nad połączeniem tutaj, tak? Zobaczcie, mogę w każdej chwili wejść we właściwości tego połączenia, wejść w stopień swobody. No, obrót pozostał, mamy tylko tutaj jeden stopień swobody, obrót. Zobaczcie, że mogę chociażby definiować położeniem tego elementu. Mogę wpisywać wartości, zobaczcie, na przykład 90 prowadzę. Mogę też, zobaczcie, jeżeli zatrzymam sobie kursor na danej wartości dziesiętnej, to zobaczcie, że kręcąc kółkiem mogę sobie tutaj w tym przypadku też w jakiś sposób te elementy definiować. Załóżmy, że jednak będę chciał zostawić 0, tak jak było oryginalnie. Na razie taka pozycja startowa jest dla mnie odpowiednia. Teraz tak, zobaczcie, element, żeby te elementy nam tutaj w jakiś sposób się poruszały, tak, no musimy mieć zdefiniowaną grawitację, tak, bo równia pochyła jest, no coś musi w jakiś sposób te wałki ściągnąć na dół. Więc zobaczcie, mam możliwość zdefiniowania grawitacji, na przykład przez wskazanie jakiejś krawędzi. No i w tym przypadku mamy grawitację już zdefiniowaną, co oznacza, że już obiekty będą podlegały grawitacji, te, które się niczego nie trzymają. Zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli uruchomię, automatycznie elementy wszystkie te luźne będące w ciągu jednej sekundy, tylko mam analizer, tylko ona tutaj się nie ustabilizowała, zostały, no, spadły, tak? Dlaczego spadły? No bo nie wiedziały, że mają też wchodzić w interakcję z innymi obiektami. Zobaczcie, tu mam taką funkcjonalność, tutaj opcję pierwsza ikonka, że jeżeli ruszę, znaczy skończę moją symulację, mogę tym pierwszą ikonką wrócić do układu początkowego czy startowego punktu, żeby sterować tymi elementami. No dobrze, czego nam brakuje? Brakuje nam wiązań, wykrywanie kontaktów. To jest tak, jeśli chodzi o połączenia, mamy dwa rodzaje kontaktów. Mamy kontakty 2D i kontakty 3D. Kontakty 3D korzystacie wtedy, kiedy jest bardziej zaawansowany mechanizm, tak jak chociażby tutaj na filmiku. W przypadku naszego układu, zobaczcie, te rurki czy te wałki będą mniej więcej się poruszały w tej samej płaszczyźnie, więc swobodnie możemy na pierwszym etapie uproszczenia chociażby tej koncepcji zastosować chociażby połączenie 2D, ponieważ ono jest najbardziej no, wygodne. W jaki sposób to, zobaczcie, możemy zrobić. Czyli możemy powiedzieć tak, że chcielibyśmy, żeby chociażby tak krawędź, ta pętla zamknięta, była wyrównana chociażby z tą pętlą tutaj, tak? Czy powiedzmy był wykrywany kontakt między tymi dwoma elementami. Chciałbym z drugim elementem zrobić to samo, apply. Trzeci wałek to samo. One w tym momencie, zobaczcie, nie muszą być na tej samej płaszczyźnie. Ważne, żeby były te płaszczyzny do siebie równoległe. Co jeszcze możemy chcieć? Chcemy, żeby wałki między sobą też wykrywały kolizję. I wałek pierwszy z drugim, pierwszy z trzecim, no i drugi z trzecim wałek też powinien być w tym momencie być wykrywana kolizja. No i dobrze, zobaczcie, możemy już w tym momencie zobaczyć, jak ten nasz, czy dobrze zdefiniowaliśmy nasze połączenia. Jeżeli uruchomię moją analizę, no widzę, że wałki się stoczyły. A zobaczcie, jedna sekunda troszeczkę jest mało, żeby zobaczyć do końca, co się tu będzie działo z naszym elementem, tak? Dlatego zobaczcie, możemy spokojnie sobie też wydłużyć czas obserwacji do 8 sekund. Co spowoduje, że teraz nasze wałki gdzieś tutaj się na odpowiedni sposób pozycjonują. No dobra. Tutaj ten nadal sobie tutaj się buja. Mamy tam pewnie beztarciowe zdefiniowane połączenie, więc dlatego tak naprawdę będzie się bujał i bujał. Natomiast on ma podnosić, jak pamiętacie, te elementy. Czyli przydałoby się w jakiś sposób spowodować, żeby ten element tutaj no, obracał się, tak? Czyli no, jest napędzany jakimś silnikiem czy jakimś innym układem napędowym. No więc musimy to połączenie tutaj zdefiniować. Zobaczcie, musimy znaleźć w połączeniach to nasze połączenie obrotowe, które tu zostało zdefiniowane. Wchodzimy we właściwości tego połączenia. Zobaczcie, tu tutaj możecie zdefiniować pewne parametry, chociażby ograniczeń, sztywność, tłumienie na tym połączeniu. Możemy też zdefiniować pewne
siły oddziałujące, znaczy wyświetlić sobie siły czy momenty, ale też możemy, zobaczcie, wejść w tryb, tutaj możemy zdefiniować sobie dodatkowe tarcia, momenty, które działają na ten element, jeżeli chcemy dokładnie odzwierciedlić nasz mechanizm. Natomiast to, co będę chciał zrobić w tym momencie, to wymusić ruch. Ruch możemy wymusić właśnie przez włączenie wymuszenia ruchu. Możemy wymusić ruch przez zmianę pozycji, położenia, albo też na przykład wymusić prędkość lub też przyspieszenie. W naszym przypadku przyspieszenie będzie idealne. Zobaczcie, tu możemy też wejść w wykres i zdefiniować sobie różne kształty tego naszego wymuszenia, chociażby, nie wiem, sinusoidalne, gdyby miało to jakiś sens, tylko musimy zdefiniować oczywiście jakieś parametry, częstotliwość. No i w tym momencie zobaczcie, że mamy tą naszą sinusoidę. Zdefiniować, jeszcze raz musimy zdefiniować jakieś parametry. O, widzimy jakaś sinusoida. Ale w naszym przypadku nie chcemy, żeby ten ruch się odbył sinusoidalnie. Znamy prędkość, niech będzie stała prędkość. Zobaczcie, w tym momencie mogę przełączyć się w tryb stałej prędkości. I załóżmy, że będę chciał, żeby ten element się obracał 180 stopni na sekundę. Zobaczcie, w tym momencie już mamy wymuszony ruch. O tym, że ruch jest wymuszony, zobaczcie, tu już na przywiązaniu pojawia się taka ikonka i to pozwala nam już powiedzieć, że okej, że tu mamy gdzieś ruch wymuszony. No, ruch jest wymuszony, ale jak widzicie, ten element, znowuż, te wałki nie wiedzą, że mają wchodzić, wykrywać kolizję między tymi elementami, tak? Jakiś kontakt zachodzi. A jak zdefiniować ten kontakt? No, już pokazywałem przed chwileczką. Wystarczy wziąć i zdefiniować sobie kolejne połączenie typu kontakt 2D, który będzie się odbywał między tym krawędzią, a krawędzią tą tylną na drugim elemencie. I podobnie będziemy mieli jeszcze raz kolizję, czy powiedzmy wykrywanie kontaktów zdefiniowane między tym elementem, a tutaj elementem tym tutaj na końcu. I kolejna opcja jeszcze jest taka, że między tym elementem, a elementem tym na końcu. Dobrze, mamy w tym momencie te elementy zdefiniowane. Zobaczmy, co się będzie działo, czy nasz tutaj mechanizm będzie poprawnie działał nam. No i widzimy, że chyba coś tutaj zaczyna nam tu działać. I widzimy, elementy gdzieś tam są przepychane dalej do przeprocesowania. To mniej więcej tak to działa. Jak widzicie, prosto i szybko to mogliśmy zdefiniować. Natomiast tutaj jeszcze po drodze może Was spotkać jedna ciekawostka. Zobacz, może tutaj. Zobaczcie, we właściwościach takiego kontaktu 2D mamy możliwość też zdefiniowania oczywiście tarcia, ale też mamy możliwość zdefiniowania wektora normalnego. Co to znaczy? Czasami może się okazać, że ta oś wektora normalnego będzie skierowana w złą stronę. Czyli program będzie szukał w takim przypadku kontaktu od wewnętrznej strony tej krzywej. Potem oczywiście Was poinformuję, że nie może znaleźć kontaktu. Jeżeli taki komunikat dostaniecie, musicie po prostu wejść i sprawdzić, w którym przypadku Wam się gdzieś taka pętla źle zdefiniowała, żeby, zresztą zobaczcie, zdefiniuje sobie w złą stronę ten kontakt. Zobaczymy, jaki będzie w tym momencie. Widzimy, program mówi, że nie jest w stanie odnaleźć takiego połączenia, no, bo jest w złą stronę zdefiniowany. Tak? Czyli jeżeli taki komunikat dostaniecie, to wiadomo, że problem polega na tym, że albo na pierwszym, albo na drugim komponencie mamy źle skierowany wektor normalny, czyli ta część zewnętrzna, która będzie wyszukiwała nam kontakt. No i jeżeli mamy te elementy zdefiniowane, zobaczcie, także możemy jeszcze raz sobie obejrzeć tą symulację, możemy to sobie tutaj odpowiednio zdefiniować. Pamiętajcie też, że w przypadku kontaktów 3D, jeżeli będziecie chcieli takie skorzystać, ponieważ wszystko dzieje się w ruchu, może ruch się odbywać szybko, program, żeby wykryć tą przedział, w którym następuje kontakt, będzie potrzebował większego poziomu próbkowania. Czyli tutaj wtedy warto zwiększyć tą ilość próbek, które będą się pojawiały, żeby program szybciej wyłapał, że kontakt 3D działa. I kontakt 3D niestety też będzie wymagał większej mocy obliczeniowej, więc znacznie wolniej ten mechanizm podczas symulacji będzie Wam się tu poruszał. No dobrze, mam nadzieję, że mi się udało przypomnieć Wam starą funkcjonalność. Już nieraz, już kilka takich prezentacji robiłem na moim blogu, czy na kanale YouTube, ale wiem, że
Dobrze jest odświeżyć czasami jakąś wiedzę, przypomnieć jakieś narzędzie. Być może Wam się akurat do czegoś w danej chwili taki ten mechanizm, to narzędzie symulacji dynamicznej przyda do opracowania nowej koncepcji jakiegoś mechanizmu. Dziękuję za uwagę, no i zapraszam na kolejną prezentację.